spotkania, które odbywałyby się w takim trybie co 2 miesiące, moglibyśmy się umawiać i mamy tą możliwość komunikowania się, tak jak pan Darek wysyłał SMS-y i wysyłał informacje listowe, więc wydaje mi się, że moglibyśmy w ten sposób komunikować się i spotykać się w tym trybie co 2 miesiące. A więc no wydaje mi się, że jeśli Państwo za to mówią, to taka propozycja, tę propozycję będę po prostu ten pomysł będę realizował. Co w ostatnim czasie ważnego, istotnego, to co wydarzyło się chociażby w Sejmie, w Parlamencie, a o czym nie zawsze te informacje docierają tutaj do naszego środowiska. Więc Państwo, ten problem, który jest tym problemem podstawowym, to jest właśnie ten brak możliwości komunikowania się posłów Prawa i Sprawiedliwości poprzez media, poprzez media publiczne, poprzez media oprócz telewizji publicznej, ale tym bardziej media, które są mediami prywatnymi. Ostatnio okazały się analizy, które pokazują, że stosunkowo najlepszym, oczywiście w cudzysłowie, kanałem jest TVP Info, gdzie platformy jest tylko 2 razy więcej niż Prawa i Sprawiedliwości, czy naszego środowiska, środowiska konserwatywnego. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę już telewizję program pierwszy czy program drugi, to tutaj ilość czasu antenowego dla Platformy Obywatelskiej, dla PSL to jest na poziomie 4-5, a nie w niektórych wypadkach nawet 8-krotnie więcej. Więc ten przekaz jest rzeczywiście przekazem za fałszowany. Więc te wszystkie działania, które my podejmujemy jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, te działania są wyciszane, są wygaszane i ta informacja o tym do Państwa po prostu nie dociera. No stąd ta metoda docierania wprost poprzez chociażby takie spotkania jak to właśnie. Dam Państwu jeden przykład. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu, to było równie tydzień temu, we wtorek, zorganizowano konferencję dotyczącą sytuacji na uczelniach wyższych. Zwołano konferencję z udziałem profesury właśnie Prawa i Sprawiedliwości, a więc był profesor Krasnodębski, był profesor Rutko, był profesor Zybertowicz, profesor Gliński, profesor Terlecki, profesor Paruch, który jest jedynką do Europarlamentu w Lublinie, był profesor Karski. I proszę sobie wyobrazić, mieliśmy konferencję przed bramą wejściową Uniwersytetu Warszawskiego. Stało 7 kamer i efekt tego był taki, że jedyna kamera, która przekazywała tak naprawdę na żywo, to była kamera telewizji Trwam. I później również pokazały się informacje dotyczące tej konferencji prasowej również w telewizji Republika. Natomiast TVN, TVP, Polsat, Polsat News, wszystkie te kamery stały, były włączone, ale jak się okazało, jedyną informacją związaną ze szkolnictwem wyższym w tym dniu była informacja o tym, że pani minister Kolarska, Lena Kolarska-Bobińska zdecydowała o tym, że 20% najlepszych studentów nie będzie płaciło za to, jeśli podejmie studia na drugim kierunku. Natomiast o tym, że po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, aby wskazać, aby Trybunał rozstrzygnął. Jesteśmy przekonani co do tego, że Trybunał jednoznacznie podejmie tutaj decyzję, orzeczenie dotyczące uznania za niekonstytucyjne tej decyzji, tej ustawy, która wprowadza.
wprowadza odpłatność za drugi kierunek. O tym informacji w mediach nie było. Podobnie nie było tej informacji również i o tym, że obecnie Prawo i Sprawiedliwość wyszło poprawkę do ustawy o szkolnictwie wyższym, gdzie wprowadzamy również tę zasadę, aby każdy młody człowiek mógł studiować bezpłatnie na dwóch kierunkach. To jest problem bardzo istotny i bardzo ważny dla młodych ludzi. No ale jak mówię, 7 kamer włączonych, okazało się, że materiał pojawił się tylko z dwóch. W telewizji trwało od razu, w publice z pewnym tam opóźnieniem. Więc to jest ten podstawowy problem, z którym borykamy się na co dzień. Ja dałem tylko jeden przykład dotyczący właśnie tej kwestii, a więc szkolnictwa wyższego, ale przecież również w ubiegłym tygodniu w trakcie posiedzenia Sejmu organizowanych było co najmniej kilka konferencji prasowych przez Prawo i Sprawiedliwość i żadna z informacji nie przebiła się do mediów. A było o czym, proszę mi wierzyć, było o czym mówić. Po pierwsze była sprawa związana z podręcznikiem, bezpłatnym podręcznikiem, który jest przygotowywany siłami dość takimi i dziwnymi przez środowisko a więc ten podręcznik, który jest przygotowywany, jak Państwo wiedzą, tak naprawdę, jak się wydaje, z naruszeniem wszelkich reguł i zasad, ponieważ ta ustawa, która była ustawą zezwalającą na to, aby ministerstwo podjęło decyzję i zleciło napisanie, a później wydanie podręcznika, ta ustawa, ten projekt ustawy pojawił się po tym, jak pani minister już zleciła napisanie tego podręcznika. Ten podręcznik w ogóle nie uzyskał żadnych recenzji, nie był recenzowany przez ekspertów. Wydawnictwo, które ma być tym wydawnictwem, które będzie drukowało ten podręcznik, też jest tym wydawnictwem, któremu to po prostu ma być zlecone bez tych wszystkich procedur, które są niezbędne w obowiązującym porządku prawnym. Cały tydzień ubiegły dyskutowaliśmy na ten temat i mówiliśmy o tym bardzo, bardzo głośno. Proszę sobie wyobrazić, że dopiero dzisiaj, kiedy Gazeta Wyborcza napisała, że ten podręcznik jest zły, dopiero rzeczywiście zaczęto głośniej mówić, no, że rzeczywiście ten podręcznik nie jest zbyt dobry. Natomiast te nasze opinie z ubiegłego tygodnia w ogóle nie były brane pod uwagę, w ogóle były gdzieś tam zupełnie wyciszane. Druga kwestia, która też bardzo ważna z ubiegłego tygodnia, to jest sprawa związana z możliwością zatrudnienia asystentów w klasach od 1 do 3, asystentów nauczyciela, asystentów, którzy są zatrudnieni na podstawie kodeksu pracy, a nie na podstawie karty nauczyciela. A więc tworzy się taki system dwoisty, gdzie będziemy mieli dwie kategorie nauczycieli. Nauczyciela, który obok 18 godzin ma jeszcze te godziny kartowe i ma ma obowiązki wynikające z wykonywania tego zawodu. A z drugiej strony będziemy mieli asystentów, których czas pracy będzie regulowany poprzez kodeks pracy. Co więcej, no, w tej chwili ministerstwo samo za bardzo nie wie, jak spowodować, aby samorządy podjęły działania zmierzające do tego, aby już 1 września owi asystenci pojawili się w szkołach. Także no, istnieje niesamowita, jak widzę, taka anarchiczna, zupełnie sytuacja, że z jednej strony zapadają decyzje, te decyzje wyprzedzają akty prawa, więc najpierw jest decyzja, coś ministerstwo chce czynić, natomiast dopiero później tworzy się ramy prawne dla tych decyzji, ale okazuje się, że no właśnie tak naprawdę to wszystko jest, tak, mieści się w takim totalnym
chaosie, ponieważ no, jeszcze jeden przykład związany z podręcznikami to jest ten, drodzy Państwo, że 15 czerwca dyrekcja każdej szkoły miała przedstawić listę podręczników, no w tym roku tego nie będzie. Rodzice dowiedzą się dopiero, jakie będą wymagane podręczniki dla danej klasy. Nie chodzi tylko o pierwszą klasę, tylko chodzi o wszystkie poziomy tutaj, poziomy edukacji. Więc to jest ta sytuacja, w której no, ministerstwo, czy pani nowa minister, która wiedzę o szkole ma tylko na podstawie tego, że ma dzieci w szkole, no tylko taka jej wiedza prowadzi do tego, że czeka nas no, niestety trudny moment jesienią tego roku. Więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo poważny kłopot. Notabene Państwo wiedzą też, bo o tym media i to nie tylko nasze opozycyjne, więc Gazeta Polska Codziennie i nasz dziennik pisały przecież o tym, że pani minister swoje dzieci akurat wysyła do szkół niepublicznych, prawda? Więc to jest też sytuacja kuriozalna. A więc proszę zobaczyć, do mediów i w przekazie medialnym stosunkowo niewiele pojawiło się z tych kwestii, o których tutaj mówię. Ja dodam jeszcze, nie będę tu Państwa tym zanudzał, ale realizowana jest nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym i właściwie cały poprzedni tydzień, a więc wtorek, środa, czwartek, to posiedzenia podkomisji, gdzie artykuł po artykule jest dyskutowany i składane są propozycje zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. No niestety parytet, jaki jest w podkomisji, jest taki, że każde głosowanie, które ma miejsce w podkomisji, no niestety ciągle przebywa. Ale nadzieja jest taka, że może ta sytuacja odmieni się jesienią przyszłego roku. Natomiast ta dyskusja podkomisji jest o tyle ważna, że rzeczywiście będziemy mieli przygotowany swój własny projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. Więc to jest rzeczywiście kwestia bardzo istotna i bardzo ważna. Ta materia związana właśnie z oświatą i tutaj jest no, w tej materii, że tak powiem, jestem najmocniej zaangażowany. Sprawa następna, która pojawiła się w ubiegłym tygodniu, to jest zmiana regulaminu Sejmu. Tutaj pomysł pani marszałek Ewy Kopacz, żeby powołać oddzielną, odrębną komisję, która będzie zajmowała się sprawami seniorów. I proszę sobie wyobrazić, że no w takiej właśnie sytuacji, kiedy trwa tak naprawdę kampania wyborcza do Europarlamentu, nam jako partii opozycyjnej, naszemu klubowi, jest bardzo trudno, powiedziałbym, stanąć, powiedzieć, no nie zgadzamy się na to, aby komisja, która ma zajmować się sprawami seniorów, miała być powołana. Natomiast no, ciekawe jest to, że z Platformy Obywatelskiej nikt nie zauważył tego, że rzeczywiście ta komisja będzie wkrótce potrzebna. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście zafundowanie właśnie wydłużenia wieku emerytalnego do 67 rzeczywiście będzie skutkowało tym, że trzeba będzie stosunkowo dużych nakładów na to, aby osoby już po 50 roku życia aktywizować zawodowo, aby wysyłać na kursy, aby dokształcać, aby budować i przekonywać ich do tego, że właśnie... w gminie, czyli osoby związane z PiS-em
No, chciały wziąć udział i weszły do tej Rady Seniorskiej, czy nie? Dlatego, że ja wiem, że już no, przynajmniej na naszym podwórku bardzo się interesują, to się tymi radami interesuje. Byłam na takim spotkaniu w Senacie, tam był zjazd odnośnie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wiem, że są przymierzane przepisy, które będą wprowadzać tak zwany parlament seniorski. Czyli jakby te rady seniorów, które są w gminach, to będzie naszą radę. No, więc ja myślę, że to nic od nas bez nas. Więc w każdym takim trendem ważne jest, żeby to jednak sobie przypilnować, a zwłaszcza, że jest programowanie następne na lata 2014-2020, że będą niesamowite środki właśnie na seniorów. Także ja zachęcam do śledzenia. W maju będziemy ogłaszać nabór do Rady Seniorskiej, żeby jednak zgłaszać się. Natomiast właśnie na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu będzie właśnie na posiedzeniu plenarnym kolejne czytanie właśnie tego projektu dotyczącego powołania tej komisji sejmowej. I też polecam Państwa uwadze, dlatego że no, Prawo i Sprawiedliwość oczywiście jest za powołaniem tej komisji, ale jednocześnie będziemy starali się wskazać na to, że kreujemy pewne ciało, nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak to gremium ma funkcjonować, bo już na posiedzeniu Komisji Regulaminowej pojawiła się kwestia następująca, że tak naprawdę ta komisja będzie funkcjonowała pomiędzy kilkoma co najmniej komisjami, będzie wchodziła w przestrzeń kilku komisji, bo przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia. A tutaj od razu Pani Kopacz, która była ministrem zdrowia, powiedziała, że ta komisja nie będzie zajmowała się tym, aby szczególnie, w jakiś szczególny sposób zaopiekować się osobami starszymi, tylko że raczej będzie to rolą komisji propagowanie czy podejmowanie działań i popychanie właśnie tutaj wszelakich instytucji, organizacji ku temu, aby ludzi wdrażać do zdrowego starzenia się. To jest wprowadzenie zdrowego typu życia. Czyli wyobrażam sobie, że rzeczywiście seniorów, którzy to jest, Państwo, no, w pewnym sensie jest to ważne, no, ale nie wyobrażam sobie, żeby tylko zadbać o to, aby ludzie starsi po 50 prowadzili zdrowy typ życia. Bo to jest rzeczywiście ważne, ale no, mimo wszystko ważne jest, aby rozwiązać problemy właśnie tych osób, które są po 50 i to przecież wtedy ujawniają się najczęściej te wszystkie schorzenia, bo człowiek młody przez długi czas w ogóle nie odczuwa potrzeby kontaktowania się z lekarzem. To jest Ministerstwo właśnie Pracy, Polityki, te komisje, które zajmują się kwestiami socjalnymi, prawda? A więc to też jest bardzo ważne. Tutaj dołączono bardzo wyraźnie pod kątem właśnie bielickim, ale i małopolski, to co związane jest z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Rzeczywiście tutaj pojawiło się wskazanie, że również będzie to chodziło w tę przestrzeń związaną z jednej strony z edukacją z Ministerstwem Edukacji Narodowej, ale i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby tutaj to łączyć. A więc proszę zobaczyć, nie ma takiego wyraźnego rozstrzygnięcia, bo ta przestrzeń jest wspólna dla tej komisji, a tutaj dodatkowo tworzymy komisję, która miałaby, no właśnie, jak oddziaływać, no bo najczęściej jest tak, że komisje mają charakter resortowy, prawda? Więc komisja jest tą komisją, która z jednej strony jest władna pracować nad projektami ustaw, ale też komisja kontroluje funkcjonowanie określonego resortu. Tutaj pojawia się kłopot, ale mam nadzieję, że no jednak w trakcie jeszcze debaty pewnie parlamentarnej będzie wyjaśnione, chociaż te zmiany regulaminu są czysto, mają charakter czysto formalny, tam nie ma zbyt precyzyjnie określonego zakresu funkcjonowania i materii, którą komisja ma się zajmować, jest to w
Więc to jak gdyby te kwestie, które pojawiały się właśnie na posiedzeniu Sejmu, dyskutowano również nad funkcjonowaniem, nad statusem parlamentarzysty, nad sprawą immunitetu. I tutaj też chyba warto w tym miejscu powiedzieć, żeby Państwo mieli świadomość tego, że tak naprawdę jeśli chodzi o immunitet, a więc to, co związane jest z funkcjonowaniem parlamentarzysty w tej przestrzeni publicznej, to drodzy Państwo, to nie jest tak, że poseł nie chce zapłacić mandatu. To będę powtarzał do znudzenia, ale drodzy Państwo, poseł nie może zapłacić mandatu. I problem polega na tym, że poseł nie może zapłacić mandatu, bo nie pozwala na to ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Nie może. W związku z tym policjant przygotowuje notatkę, kieruje do komendanta wojewódzkiego, wojewódzki do komendanta głównego policji, a to jest kierowane do prokuratora generalnego. I prokurator generalny za pośrednictwem komendanta głównego policji kieruje wniosek do pani marszałek Sejmu o to, aby uchylić immunitet. I wtedy każdy poseł, jeszcze się nie zdarzył, jeden tylko przypadek się zdarzył, że ktoś nie wyraził ochoty na to, żeby zrezygnować z immunitetu. Ale generalnie wszyscy posłowie rezygnują w tym momencie, składają oświadczenie dotyczące rezygnacji z immunitetu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wszystkie te media, zwłaszcza tutaj właśnie prasa kolorowa, bardzo mocno podnosi to, że posłowie są bezkarni. Nie, posłowie nie są bezkarni. Posłowie płacą mandaty, tylko nie mogą zapłacić go normalnie, tylko muszą zapłacić wzmocniony mandat i co więcej poprzez komendanta prokuraturę generalną i komendanta głównego policji. No taka jest procedura. I właśnie chcę tutaj powiedzieć o tym, że przygotowany jest projekt, w którym ustawa miałaby dokonać tutaj zmiany, aby to, co związane jest z kodeksem o ruchu drogowym, te wszystkie wykroczenia, one miały być wykroczeniami, przed którymi no, immunitet nie broni, a więc poseł miałby tą możliwość, to prawo do tego, aby zapłacić mandat. Ale tutaj włączyli się to prawnicy, więc problem polega na tym, że prawnicy powiedzieli, czy stwierdzili, że powinno się dokonać ujednolicenia do zasady równości prawa, a więc żeby wszystkie pozostałe grupy, które posiadają immunitet, również ten immunitet w tym zakresie utraciły. Chodzi tutaj o prokuraturę i sędziów. I co się okazało? Okazało się, że oczywiście te dwie grupy zawodowe bardzo wyraźnie powiedziały, że absolutnie tego uczynić nie wolno. I w tej chwili prawdopodobnie ten projekt ustawy przejdzie w takim kształcie, który będzie umożliwiał posłowi zapłacenie mandatu. Natomiast dalej będzie zachowany ten immunitet, jeśli chodzi o sędziów i prokuratorów. Więc tak to wygląda. Oczywiście ubiegły tydzień to jest sprawa, ciągle jest sprawa Ukrainy. I tutaj z punktu widzenia naszego środowiska rzeczywiście no, stało się tak, że rząd, a więc i premier, i minister spraw zagranicznych, ale i do pewnego stopnia prezydent przejęli język, którym posługiwało się Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat, język, którym opisywaliśmy relacje polsko-rosyjskie, język, którym ocenialiśmy również te relacje polsko-rosyjskie. No i stało się tak, że ten język, owszem, stał się językiem urzędowym w tej chwili, ale proszę zobaczyć, on odnosi się tylko do tych wydarzeń, które związane są z rokiem jesienią 2013, a tak naprawdę tylko z tym, co wydarzyło się i dzieje się w roku 2014.
14. Natomiast ciągle jeszcze ta ekipa tylko posługuje się językiem, natomiast naszym językiem, natomiast nie jest w stanie wyciągnąć z tego jakichkolwiek głębszych wniosków, a więc nie towarzyszą temu jakiekolwiek konkretne działania. A rzeczywiście sytuacja ta, która ma miejsce na wschodzie, ona jest sytuacją rodzącą poważne problemy. I tutaj właściwie możemy powiedzieć we wszystkich sferach gospodarki polskiej, bo przecież jeśli chodzi o to, co związane jest z rolnictwem, no to widzimy bardzo wyraźnie, że kolejne produkty, które były produktami eksportowymi i były eksportowane do Rosji z Polski, spotykają się z barierą i coraz mniej tych towarów na wschód możemy eksportować. Ale sama Ukraina też jest. No właśnie, tu ten przykład dotyczący również, jeśli chodzi o żywiec, o mięso, również tutaj ten problem ukraińskiego. Ale proszę Państwa, ten problem jest tak naprawdę problemem wynikającym z tego, że ten rząd nie podejmuje tak naprawdę żadnych konkretnych działań. Te działania są działaniami, jeszcze raz powtarzam, mieszczącymi się tylko w takiej warstwie werbalnej, językowej. A więc premier powiedział, minister spraw zagranicznych powiedział, minister rolnictwa powiedział, prokurator generalny powiedział i w efekcie oni tylko mówią. A jeśli mówią, to tylko mówią, natomiast nie podejmują żadnych konkretnych działań. Więc Państwo, przez te 7 lat tak naprawdę ani prezydenta, przez ten ostatni czas, kiedy jest prezydentem Bronisław Komorowski, czy minister obrony narodowej Siemoniak, nie zrobili nic dla zbudowania armii polskiej, wojska polskiego. Tak naprawdę dzisiaj bardzo aktualne stają się te hasła, które w Polsce były głoszone, ale w XVIII wieku, czyli w okresie Konstytucji 3 maja, że wreszcie musimy spowodować, aby Polska miała armię. W tej chwili tej armii tak naprawdę nie mamy. Orkiestra wojskowa. Tak. I jeśli Państwo w ostatnim czasie oglądają, bo mają włączone telewizory, to widać, że właśnie minister obrony narodowej jest w jakiejś bazie czy na jakimś lotnisku. Podobnie prezydent czy premier, te zdjęcia, te fotografie, te filmy na tle hangarów czy samolotów, które wojsko polskie posiada, ale no w takiej liczbie i w takiej ilości, że no po prostu ręce opadają. Więc Państwo, to nie jest tylko sprawa regularnych jednostek, bo tutaj okazało się, że w tym układzie procentowym mamy stosunkowo największą liczbę oficerów w stosunku do żołnierzy. Jeśli wziąć pod uwagę jeszcze tych, którzy są pracownikami administracyjnymi, to okaże się, że owszem, liczby są duże, natomiast gdyby była potrzeba wystawienia konkretnej armii i konkretnej siły zbrojnej, to z tym będziemy mieli kłopoty. Jednostki rzeczywiście bardzo dobrze wyposażone, to są te jednostki, które są w Afganistanie. Ale mamy kilka zmian i mamy rotację tych zmian, natomiast tutaj w Polsce nie dzieje się nic. Nie dzieje się nic, proszę Państwa. Mamy jednostki wojskowe, które są rozlokowane tak, jak były rozlokowane przez Sowietów po 1945 czy tam po 1956. Proszę zobaczyć, jeśli chodzi o tą przestrzeń wschodnią, praktycznie rzecz biorąc, no, czy mamy w ogóle jakieś liczne, znaczące jednostki wojskowe w tej części? Ja ich nie odnajduję. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, to jest porażka, zupełna porażka, jeśli chodzi o po pierwsze
Narodowe Siły Rezerwowe. Te Narodowe Siły Rezerwowe miały zagwarantować nam z jednej strony żołnierza, który rezerwistę, który rzeczywiście będzie szkolony co jakiś czas i będzie użyteczny nie tylko w sytuacji zagrożenia militarnego, ale również będzie tym niezbędnym i potrzebnym w sytuacjach zagrożenia wewnętrznego, a więc klęsk żywiołowych. Okazuje się, że ten program zakończył się klęską, zakończył się klapą. A jednocześnie pamiętajmy, że jedna z pierwszych decyzji premiera Tuska to było zniesienie obowiązkowego poboju. A więc sytuacja taka, że od 7 lat kolejne roczniki młodych ludzi, kiedy idą na komisję, od razu mają wbitą dziesiątkę, że są przeniesieni do rezerwy. A więc bez podstawowych umiejętności, bez przeszkolenia. To jest rzeczywiście sytuacja taka, która jest dramatyczna, bo ja nie chcę wzbudzać tutaj, drodzy Państwo, takich opinii, że oto czeka nas jakiś konflikt. Nie, nie, absolutnie nie, tylko że miejmy świadomość tego, że jeśli chodzi o państwo, każde państwo, to istnienie państwa jest ufundowane po pierwsze na tym, że są organy, które tworzą prawo, są organy, które wykonują prawo i niezbędnymi organami do wykonywania prawa są środki przymusu, które to państwo posiada. Więc to jest z jednej strony wojsko, chronienia tej przestrzeni zewnętrznej i gwarantowanie bezpieczeństwa wewnętrznego przez armię, ale również bezpieczeństwa wewnętrznego przez policję. I w tej sytuacji, proszę zobaczyć, jeśli usuniemy któryś z tych elementów, to okaże się, że to państwo będzie wyjątkowo słabe. Pojawił się jakiś czas temu, pojawiła się taka definicja w politologii, otóż mówi się o państwie upadłym. Mówi się o państwach upadłym. Państwa upadłe to są właśnie państwa, które formalnie posiadają kształt instytucjonalny, posiadają kształt państwa, natomiast nie posiadają żadnych instrumentów tak naprawdę do tego, aby po pierwsze tworzyć prawo i wykonywać to prawo. I problem taki dotyczy do tej pory takich państw jak państwa afrykańskie, Republika Południowej, Republika Afryki Środkowej, czy Somalia, czy Etiopia, czy częściowo Sudan. Wiele takich państw, niektórzy mówią, że z podobnym problemem mamy teraz i w Libii. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. To jest właśnie taki symptom słabości państwa, które nie jest w stanie realizować i wykonywać tego, co do państwa, tych funkcji, które do państwa są przypisane, do których należą. A więc to jest ten kłopot, bo do upadku państwa można doprowadzić tak, jak to zrobiono w Afryce, że mamy tam bataszków, którzy mają karabiny, mają siły i mają swoje oddziały prywatne, kradną, porywają statki czy samoloty, ale może się tak dziać jak właśnie w innych państwach poprzez system oligarchiczny właśnie. Proszę pomyśleć, oligarchia to taki system, który funkcjonował na Ukrainie. Oligarchowie dbali o to, żeby policja była słaba, aby prokuratura była słaba, aby sądy nie orzekały, nie wydawały wyroków przeciwko nim. A więc oligarchowie robili wszystko, to robią w Rosji, to robią również i na Ukrainie, aby to państwo było jak najsłabsze. Ale my też w Polsce kombatamy. Tysiące ludzi, SB-ków, byłych milicjantów mamy w agencjach ochrony. Oczywiście. I to jest niepokojące. Ale właśnie to miało tą puentę i tak Więc kiedy mówimy o Ukrainie, to rzeczywiście jest tak, że kiedy mówimy o problemie ukraińskim, musimy mieć świadomość tego, że nasze działania, czy działania Europy, działania rządu polskiego, czy
powinny być działaniami polegającymi na tym, aby stworzyć czy wesprzeć te działania prowadzące do silnej, pojawienia się silnej instytucji państwa właśnie na Ukrainie. To, co w Gruzji zrobiono. Saakaszwili zrobił jedną genialną rzecz. Od jego czasów, kiedy był prezydentem, policjanci nie przyjmują łapówek. Dlaczego? Dlatego, że wszystkich wyrzucił z pracy. Wszystkich tych, którzy brali łapówki. I jeden wielki sukces Saakaszwilego to to, że w Gruzji policjanci nie biorą łapówek. Drodzy Państwo, te stopnie słabości czy stopnie upadku państwa oczywiście są różne. Jak mówię, to zresztą Pani tutaj Pani powiedziała, również jeśli spoglądamy na instytucje naszego państwa, wydaje się, że to państwo wycofuje się z kolejnych przestrzeni czy z kolejnych sfer, uważając, że to my obywatele sami powinniśmy zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo. Czy bezpieczeństwo socjalne, czy o bezpieczeństwo w rozumieniu służby zdrowia, opieki zdrowotnej, czy również tej opieki, która właśnie będzie tą opieką dla ludzi w podeszłym wieku. No tutaj wiele takich punktów możemy wskazać. Państwo po prostu się wycofuje. No teraz dodatkowo jeszcze to, co związane jest z tą sferą oświatową, o której mówię, również państwo uważa, że no przecież cóż to państwo ma do czynienia, jeśli chodzi o kształcenie na poziomie czy podstawowym, czy gimnazjalnym, czy licealnym, czy również studiów wyższych. Przecież to jest po pierwsze funkcja samorządów. Samorządy powinny zatroszczyć się i zadbać o to. To nie jest rola państwa. Więc państwo jest zwijane, coraz bardziej obkurczone i rzeczywiście można tylko się zastanawiać w pewnych momentach, może rzeczywiście jaki jest sens istnienia takiego państwa, skoro praktycznie rzecz biorąc go tak naprawdę nie ma. Ja zawsze to powtarzam w sytuacjach do tej polityki środkowoeuropejskiej, ale oczywiście uważam również z Węgrami, bo Węgrzy rzeczywiście tutaj są ważnym graczem, że tak powiem, w Europie Środkowej. Natomiast Tusk rozmawia tylko właśnie z tymi, którzy właśnie są tak naprawdę, czy różnie można to odczytywać, te informacje, które pojawiły się w ostatnim czasie, więc te informacje dotyczące finansowania Kongresu Liberalno-Demokratycznego, czy wcześniejsze relacje pomiędzy Warszawą a Moskwą, czy to też mieści się przecież w tym właśnie kontekście. Drodzy Państwo, i ostatni punkt, bo już i tak mówię zbyt długo, to jest to, co związane jest z tym, co nas czeka już właśnie o tym, zresztą nie musiał